Elio 5.2.0, więc niedawno wrzucałem wam filmik, gdzie się pożegnałem z grą i tym podobnym, ale po namowach kilku osób, choćby tej osoby, która jest na filmiku, którą złapałem przypadkiem, wracam do gry. Z drugiej strony stworzenie świata pomoc, czy stworzenie z chudym fanpage'a i tym podobne, to troszeczkę zobowiązuje. Z drugiej strony traci na tej grze 3 lata przez jakiegoś, że powiem, tępego gracza, który okrada swoich znajomych. Teraz nie będę się bawił w słowa fanasy ani z jakimiś tam drapankami. Teraz tak. Wiem jedno, że jeżeli dzięki EXE wrócę do gry, bo ta osoba ma mi pomóc na farmie, o ile mi pomoże, niby dała ta osoba ta osoba dała mi słowo, że to zrobi, to wiem jedno, że może nie będę łamał regulaminu osobiście, ale postaram się nawet wynajmować ludzi po to, żeby Afanasiego zniszczyć za to, co mi zrobił, za to, że teraz lewym kątem wchodzi i mnie wyzywa od chujów, od kurwy i tym podobne, a za co? Za to, że mnie okradł. Albo za szczery filmik, który był na odejście. Ja wiadomo, że nie będę płakał. Mi tam to wrotki, że tak powiem brzydko. Teraz to poszukamy właśnie jego niku, ale zanim to zrobimy, to się pomieszamy, bo chciałem jeszcze kilka osób pokazać, które są offline. Ale na przykład choćby Mumia, Kosiarz, Aronek, czy jakby i wy wszyscy inni, czy nawet ci, co są zignorowani za to, że mnie wyzywali, dali mi do zrozumienia, że powinienem w tą grę grać, dalej pomagać, dalej jakoś głupio tracić czas na to, na taką gierkę dla dzieci. To mówię z uśmiechem. No a teraz właśnie wam pokażę tę osobę, która się podaje za Afanasy, która mnie wyzywała od chujów. Ona będzie ostatnia na liście. Oczywiście ignorowana. Zostaną wulgaryzmy. No a z Afanasym sam się rozliczę w przyszłości. Także ta osobka będzie miała bardzo miło. No. I to chyba tyle w tej kwestii. Miki Reno 1. Zaje fajny nick. Afanasy. No to więc Sia. A teraz wam pokażę, co będę sobie farmił. I w czym ma mi pomóc Exer. Jakby może kilku innych graczy nie będą chcieli. Ja nie będę prosił. To tyle. Cześć! Teletubbies to pedał. Pamiętaj!